piwnicę? No, wiesz, gdzieś tak w środku czuję, że jestem niebinarnym kotem, tak. O, nie ma takich! Nie będziesz mi wykradał marzeń, skurwysynu! Zbieram kasę na operację! Już sobie wstawiłem gruczoły w dupie! A, śmierdzi! Pięknina jeszcze raz! Tak, tak, gratuluję państwu serdecznie. Tylko tyle? Myślałem, że się bardziej ucieszysz. Cieszę się, synku. Jestem zmęczony, wziąłem drugi etat, bo muszę mieć pieniądze na drugie dziecko. A kogo to kurwa obchodzi? Czemu nie ma pączków w socjalnym? Bo ich nie kupiłam. Muszę ze wstydem przyznać, Dusty, że kupowałam te pączki, żeby cię utuczyć od twojego pierwszego dnia pracy tutaj. Udało nam się zatrudnić prawdziwą gwiazdę. Były komandos miał najlepsze wyniki w Akademii Policyjnej. Przedstawiam wam Dustiego Marlowa. Z dumą tu przyszłem. Walnij pączka, chudzielcu. O, nie tykam cukru, bowiem otyłość to przypadłość rodzinna. Chyba coś powiedziałam. No może jeden nie zaszkodzi. No Boże, jaka to jest pycha! Miam! Dusty, jak miałam kulę w głowie, byłam sadystycznym potworem. Bardzo cię przepraszam. Po przyjacielsku radzę ci ćwiczyć i zgubić parę kilo. Myślisz, że za gruby jestem? O, może masz rację. W końcu mam cycki z przodu, cycki z tyłu i malutkie cycki na cyckach. Dobra, świetny dzień się zaczyna, ale mamy robotę. O kurde. Gina, to ścierwo nie chce sypać. Pokaż mu, jak przepychaczka cudownie likwiduje zatwardzenie. Bardzo dziwne, bo w